aż 125 milionów ludzi na całym świecie, czyli 3% populacji, choruje na uszczycę. Eksperci przekonują, że w Polsce cierpi na nią ponad 1 000 000 osób. Chociaż choroba ta jest nieuleczalna, to istnieje kilka myków, które mogą złagodzić jej nieprzyjemne objawy. O jednym z nich opowiem w tym odcinku. Nazywam się Marysia i jestem PR-owcem, specjalistką zdrowia publicznego i miłośniczką konopi. Zapraszam Was do oglądania. Łuszczyca jest dermatozą, czyli chorobą skóry pochodzenia genetycznego, chociaż jak wykazano, istotne na jej rozwój i przebieg mogą być również czynniki autoimmunologiczne lub zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenie środowiska, stres, niektóre leki, depresja, alkohol czy dieta uboga w warzywa i owoce. Łuszczyca nie jest chorobą zakaźną. Podstawowymi objawami łuszczycy są zmiany skórne w formie czerwono-brunatnych wykwitów pokrytych biało-szarą łuską. Często pojawia się też zaczerwienienie, pieczenie, świąt, pękanie i krwawienie skóry, a także ból. Łuszczyca nie jest związana z płcią lub wiekiem, a zmiany skórne mogą wystąpić w każdym miejscu na naszym ciele. Badania naukowe wykazują coraz więcej korzyści, jakie niesie miejscowe stosowanie olejków CBD Full Spectrum. W rzeczywistości różne kanabinoidy z CBD na czele mają istotny wpływ na łagodzenie objawów łuszczycy. Bardzo dobre wyniki przynosi ich stosowanie zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, czyli bezpośrednio na skórę, jak i doustnie. Jednym z najczęstszych objawów łuszczycy jest zbyt szybka reprodukcja komórek skóry. W 2007 roku naukowcy z Nottingham University Medical School zaobserwowali, że kanabinoidy były w stanie spowolnić nieprawidłowy wzrost keratynocytów, czyli najczęstszych komórek naskórka. Wnioski skłoniły tych naukowców do zasugerowania opracowania produktów zawierających składniki konopne, które miały zostać wykorzystane do spowolnienia niekontrolowanego procesu wzrostu komórek skóry. W 2015 roku opublikowano ważny artykuł, który opisał rolę konopi w leczeniu przewlekłego bólu wynikającego ze stanów patologicznych, w tym chorób skóry. Następnie w 2017 roku na łamach Journal of the American Academy of Dermatology opublikowano badania naukowców z University of Colorado. W długiej analizie obecnego stanu badań autorzy podkreślili wyraźny związek między stosowaniem, miejscowym i nie tylko, konopi oraz znacznym zmniejszeniem objawów chorób skóry. Badania szczególnie odnosiły się do łuszczycy i jej charakterystycznych objawów. Skuteczność konopi według badań jest owocem jej znanych właściwości przeciwzapalnych. Mechanizmy, które stanowią podstawę choroby, takie jak łuszczyca, dotyczą ludzkiego układu odpornościowego. System endokanabinoidowy, czyli ten, na który bezpośrednio działa CBD, komunikuje się z układem odpornościowym i wpływa na regulację niektórych funkcji fizjologicznych. W przypadku łuszczycy zapalenie skóry wywołuje reakcję prowadzącą do przedwczesnego dojrzewania komórek, co powoduje zmiany charakterystyczne właśnie dla tej choroby. Konopie dzięki swojemu działaniu przeciwzapalnemu skutecznie działają właśnie w regulacji tej reakcji naszego ciała. Dowody naukowe na temat korzyści płynących z konopi w dermatologii stają się coraz silniejsze. Równocześnie powstają pytania o to, jak przyjmować kanabinoidy, w szczególności CBD, w celu wywoływania ich korzystnego działania na skórę. Należy wyjaśnić, że kanabidiol przyjmowany doustnie nie działa na skórę właściwą. Aby osiągnąć dobre efekty, konieczne jest stosowanie CBD bezpośrednio w obszarze zmienionej chorobowo skóry. Olejek CBD należy stosować stopniowo, nakładając jedną lub dwie krople na dotknięty obszar skóry, delikatnie rozprowadzić i pozostawić do wchłonięcia. Ilość CBD do zastosowania jest zmienna, zależy od osoby, jej reakcji na CBD i stanu zaawansowania choroby. Jednocześnie, aby zwiększyć efekt terapeutyczny, powinno się przyjmować również CBD doustnie. Spotęguje to jego działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. O tym, jak dawkować CBD, mówię tutaj. Jeśli uważasz takie treści za pomocne i wartościowe, okaż to subem i łapką w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.